Witam Was bardzo serdecznie w American Truck Simulator. W sumie po takim tygodniu niewidzenia mnie, mojej apensji i tak dalej, zjawiam się ponownie właśnie w dzisiejszej tej grze. Dobra. Tak. O, słuchawki już nałożone, czyli tak. Czekajcie. O, cóż. Wziąłem sobie ładunek z World of Trucks i są to użyte opakowania. Do tego nasza ciężarówka. Ach, pięknie się tutaj wygląda, czekajcie. Nie miał potem co dać. I okej, dobra, to tak. I cóż, bierzemy użyte opakowania, tam parę tych ton, nie pamiętam, zaraz zobaczymy pewnie jeszcze raz. I tak, jestem w Santa Cruz, właśnie, o tu w Santa Cruz. Udajemy się z naszym ładunkiem do Santa Maria, do nowego miasta, które doszło właśnie po rozszerzeniu tej całej mapy, po powiększeniu jej. Doszła właśnie Santa Maria i do niej właśnie się udamy, zobaczymy, jak to tam wygląda. I cóż, GPS mnie prowadził tutaj tą drogą stanową numer 101, ale ja pomyślałem, że pojedziemy jedynką. Tak, i potem odbijemy na 101. Tak jest. Tak, pojedziemy sobie lądóweczką. To będą ładne tereny, bo tu zaraz będzie przy wodzie. No nie? Tak, no tak musi być. Więc zamiast iść na autostradę, sobie przejedziemy tutaj się. Pasi wam, bo mi bardzo. Kejka. To tyle. Mamy. Nie tu. A tu 14 ton tych opakowań, okej. Tak, mamy 5 godzin drogi i z Wotru mam 11 godzin na dostarczenie czasu realnego tego ładunku, ale że ja w dzisiejszym odcinku będę grać tak naprawdę tylko 30 minut, no to niecałe 30 minut, no to te 30 minut, żeby nie przedłużając, zacznijmy wreszcie, wykorzystajmy, o. Nie zacznijmy. Wykorzystajmy. Okej. Okay. O, nie tu. Radio. Może jakiś country włączymy? Nie wiem, czy mogę włączyć jakiś ten. Ale chyba się tak. Chyba mógłbym. No nie jakieś radio. A, weźmy to. Przyciszę. O, taka sobie cichutka nuta, więc ruszamy. Mamy tu długą naczepę, więc trzeba tak więcej tutaj kręcić tą fajerą. Gdzie tutaj się zmieszczę? Muszę się zmieścić, nie mam innego wyboru, nie? Przypalę lampę. Ach, może jednak nie za dnie. Jest nieźle. Czekajcie. Tak, bardzo ładny jest ten Santa Cruz, wiecie? Włączyłem wszystkie modyfikacje, jakie były, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jedziemy tutaj już. Jedziemy na oryginalnych. Na finalnych grafikach, ponieważ chciałem sobie zobaczyć te, ale chyba teraz mam włączoną, wiecie? Czyli się, czekajcie, zobaczymy już jak mam, no to trudno, nie będę jej tutaj teraz
Bo obraz stracę, tak. Jeszcze nie włączyłem zagęszczenia trawy, niczego po tych modyfikacjach zapomniałem po prostu. Ale i tak jest nieźle, więc no trudno dzisiaj trochę w takiej gorszej sumie grafice bez takich dodatków. To jest taka trochę surowa mapa, nie ma tych wszystkich traw tutaj, ale teraz nie będę wam tego konfigurować, bo będziecie mieli potem czarny ekran i bo akcja już przestanie jakoś dumać, będzie tylko ścieżkę słychać, więc nie chce mi się też drugi raz włączać nagrywania, więc niech tak zostanie. Tak w ogóle miałem muszę zsynchronizować kamerkę, mikrofon i grę, więc trochę potrąbię, czekajcie. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Tik. Okej, możemy jechać. Czekajcie jeszcze raz. Tik. Tik. Dobra. Mikrofon powinien wyłapać wszystko. W ogóle mamy dużo paliwa, no nie? Mamy wystarczy, więc okej. Nie jedziemy. Boże. O Boże, jakoś dawno się nie jechało. To będą nas, czekają nas bardzo ładne tereny. Ojejcie, dobrze, czekaj, jakoś tak dziwnie. Cóż, tak w ogóle to miał być odcinek z multiplayera. Miałem znowu grać ze Staroldem, ale nam nie wyszło troszeczkę tam coś. Jeśli nie mogliśmy zgrać i jeszcze się nie zgraliśmy i póki się nie zgramy, to nie będzie żadnego multika. Tak to u mnie wygląda. Czekajcie, bo się przygląda. Ale ładne tereny jak. O, ale fajnie, zobaczcie ta morska bryza, nie? Aj, nie, pięknie. Kurde, a co to by było, gdybym miał włączone moje wszystkie te dodatki, te zagęszczenie trawy i tak dalej. To byłoby pięknie. Czekajcie, po tu, tylko. O tak, i teraz dajmy piękne zdjęcie. Zrobię piękną fotografię. O, tu już jest piękna. Teraz jeszcze raz kupić płaszczyznę. Trzeba siły rozmycia wyłączyć. Głębokość przejścia dorzucić, zrobić piękne zdjęcie, a potem i tak się odsunąć i zrobić to z morzem. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. I ta muzyczka w tle, taka inspirująca. Trzeba powiększyć. To jest źle. Ale nawet to wygląda i w tych najniższych detalach, nie? Da się żyć. Czekajcie, jak to się podwyższało. O, tak. Co jest to? O, uśmiecham się więcej, okej. O, tylko zróbmy. Beautiful. Czysta droga. O, Jezus. Dobra, jeszcze wiecie co, jeszcze zróbmy tam. Z tamtej perspektywy. I tak szybciutko, bo trzeba będzie dalej i zaraz, no nie? O, wow. Okej, dobra, o tym coś pomyślę. Coś znajdę. Najwyżej jeszcze z rzutu ekranu coś będę dumał. A teraz jedziemy. No pięknie, pięknie. Ładnie. To na najniższych detalach to wyjdzie. Znaczy na najniższych, na tych bez takich zagęszczenia traw, no nie? Takie. Bo to wszystko.
Zapomniałem po prostu włączyć, bo jakie mam modyfikacje na ziemię, to jest to włączone, żeby trawa mi przez śnieg nie wypada, nie wychodziła. Ojeju. Dobrze. Okej, dobra. Przejdźmy może, wiecie co, to przejdźmy do tych naszych konkretów, aby was nie zanudzać. Tak. Najpierw może prasoweczka, czyli jakieś wydarzenia tego tygodnia. No i z tego tygodnia takie wydarzenia, takie sytuacje, przygody. Wiecie, szkoła się zaczęła. W poniedziałek miał być opublikowany, czy we wtorek, już nie pamiętam, miał być opublikowany oczami Perskiego. I nie opublikowałem, bo chciałem wyrenderować i podczas renderowania wyskakiwało błąd pliku i kurczę mać, muszę na nowo złożyć ten film, kurczę, i nie chce mi się bardzo, bo to strasznie za pracochłonne, z 3 godziny naprawdę zajmuje mi, kiedy robię vloga, wiecie, pociąć wszystko, wyciąć wszystko to, co nie chciałbym, czy moje przyrywki, moje więc i wszystkie takie podobne dźwięki. I kurczę, nie chcę mi się jeszcze raz tego robić. Ale muszę się zmobilizować, muszę to zrobić, no. Niestety. Przez te dni tak naprawdę nie miałem. Jak zaraz wiecie, wszystko z grubej rury się zaczyna i tak dalej. No, więc przejdźmy do szkoły. A w szkole, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek drugi odcinek z Oczami Polskiego, gdzie mówiłem, opowiadałem różne historie z gimnazjum, one nie były wymyślone, one były prawdziwe i w ogóle tam mówiłem chyba, że trochę tęsknię za szkołą, no nie i tak dalej. I tęskniłem, ale nie za samą szkołką, za tymi żartami, jakimiś takimi śmiesznymi sytuacjami, no nie? Jakieś takie fajności, superwości. No właśnie. Cóż, na języku polskim omawiamy zemstę. No i ale ładnie, dobrze, że tutaj pojechałem na drugą. Omawiamy zemstę. No i pani zadała nam pracę domową, aby wypisać z każdego akta po jednym komizmie sytuacyjnym i językowym. No właśnie. I tak na początku sobie pomyślałem, kurczę, nie chce mi się, ale z drugiej strony nie mogę też byłoby zrobić, no nie? I był koniec lekcji, koniec lekcji, no nie? I wszyscy się pakują, wychodzimy i wiecie, idę i chcę wychodzić i kolega, który siedzi przy biurku, coś tam tego robi, stał, no nie? I ja tak do niego mówię, cytując słowa Rejenta, kiedy mówił do jednego z murarzy, idź sardynka, bo cię trzepną, no nie? Ja do kolegi właśnie mówię i zaraz się odsunę, no nie? A pani powiedziała do mnie, brawo Mateusz, masz piątkę za podanie tego przykładu i jeszcze tego, no nie? Takie super, świetnie, masz piątkę, już jesteś zaliczony, no nie? Ja takie, dziękuję, proszę pani, bardzo się cieszę, no nie, dziękuję. No, więc tak to moja serdenka i trzepanie się przydało, a piątki dalej nie postawiłem, bo patrzyłem w dzienniku niedawno i nie ma jej. Ci nauczyciele to kłamcy, a nam mówią, żebyśmy nie pomagali. No. Obiecała mi piątkę i nie dała. Nie, dobra. Nie no, żarty, to się tak bym wiedział, żeby mnie to, nie? Ale już pożartować można, taka śmieszna to sytuacja była i tylko tak naprawdę to. Jezus. No, mamy luty. Przez ten tydzień strasznie dużo śniegu zaczęło padać, wiecie? Bardzo dużo śniegu zaczęło padać, na szczęście już teraz nie pada i nie muszę go odśnieżać, bo tak miałem 1,5-godzinny dzień nie w plecy, ale to mieszka o to, na razie nie pada, jestem zadowolony.
Teraz mamy na podwórku taką dużą kurtę śniegu, tylko nie ma czasu, żeby na niej pozjeżdżać tak naprawdę. Ale to jest mega pięknie, no. Nie no, mówcie co chcecie, to. Ale to później, dobra. I nie ma teraz komu zjeżdżać na niej, bo szkoła się zaczęła i nie ma jak kiedy, czy nie ma czasu, żeby to było w ferie. Oho, co to by się działo? Tu nic. Jeszcze tutaj zrobię jedną wizytówkę, tylko najpierw włączymy radio. A, właśnie, bo nie słyszą nic. Samo się włączyło jeszcze. O, pięknie, ale jak tutaj zrobię. To w sumie nie wiem do czego, co to daje, co było daje tak głębia. Naprawdę. Coś trochę nasycimy. O. Ten horyzont. Dobra, już więcej nic nie robię, żadnych tych. Czekajcie. O! Bum, bum, bum. Super, super, bo się zagapiłem. Na podgląd kamerki, który wiecie co, przestał mi nagrywać. I dlaczego? Znowu, co się dzieje? Kurczę mać. What's the problem? Się pytam. Chyba znowu zaczęło. Nie, ja. Nie wiem czemu, czekajcie. No tak to jest, tak to jest. Chociaż chyba wiem dlaczego. I domyślam się i chyba wiem dlaczego tak jest. Ale to moje przypuszczenia. W farmingu już powinno być dobrze. Dobra. No właśnie. I to chyba było tyle z mojej wysoweczki. Słuchajcie, nie tak dawno czytałem jakiś tam artykuł, że jest już w produkcji, jest już w planach robienie pierwszego DLC do ATS-a i to będzie płatna zawartość drugiego dodatkowego stanu, w jakim jest Nowy Meksyk. Tak, Nowy Meksyk, który znajduje się gdzieś o w tej części. Chyba, jeżeli się nie mylę, bo mogę się mylić, ja zawsze się mogę mylić. Ale tak myślę, jeżeli ja dobrze pamiętam, jeżeli dobrze patrzyłem na mapę. Więc jest w planach Nowy Meksyk. Co? Pamięć jest pełna? Czekajcie, nie. Co jest? Czekajcie, ja szybko zaraz zerknę. Dobrze, poczekajcie parę minut. Co tu, what is the problem? Domyślam się, że tu coś jest. O, właśnie, to co? Teraz. Kurczę, zapomniałem jednej rzeczy przełączyć. O, papaj, dobra, trudno. Trudno, trudno, trudno. Dobrze, teraz już nam się nie wyłączy. Nie ma możliwości. Okej. Teraz już nie ma. Czekajcie, w ogóle, czy ja dobrze wyostrzyłem? Czy ja jestem ostry? Czekajcie, jeszcze raz wyłączę. No przepraszam was bardzo za te wszystkie problemy, no czym byłby mój odcinek bez jakichkolwiek problemów, no. Ojej, zobaczcie, jeszcze tylko 2 godziny drogi, no. Kto by pomyślał? Przy tak pięknych terenach, ludzie, ja się... Tylko ja się tak podniecam jak żaba, ludzie, okresem, ludzie, no dobra. Tak, ale DLC, zanim DLC, to
Tak w ogóle włączyłem przed chwilą grę, nic nie robiłem. Nie wiem nawet co to wnosi, ale jest nowa wersja gry. Jest ona, nazywa się ona IP1.5.3S. I nie wiem co ona wnosi, nie wiem co ona robi. Nie pytajcie mnie, sorki, ale chyba nic raczej takiego ważnego. Tak czy siak, jest fajnie. Już zjeżdżać nie będziemy, tutaj pojedziemy na te boczne drożki. Pojedziemy tak normalnie, jak tutaj nas prowadzi. GPS, troszeczkę w takich fajniejszych jeszcze terenach. Tutaj nic nie zrobić. A tam jakieś... Lubię takie rozdwojenia dróg. No szkoda, że nie mogę ich zobaczyć drugi raz. Trzeba będzie jeszcze raz jakiś dać jakąś drogę, jakiś ładunek z Santa Maria do Santa Cruz i przyjechać się tamtymi tamtymi szarymi maskami, co tam są, tymi przecięciami. O, tam, a tu jest... O, to jakaś szkoła chyba, czy coś. Fajnie. Znaczy się już zbliżamy się do naszego celu. Słuchajcie, dalej jeszcze powrócę do tego momentu, znaczy do tego problemu, że dużo osób ma ból dupy o to, że jest nieduży, że nie ma za dużo dodatków. A ja już jeździłem tutaj, ta część jest akurat znana ze starej części mapy. To też było takie rozwiedlenie, tylko teraz po rozszerzeniu mają miejsce na udanie jeszcze tego całego miasta, no, nadanie tego Santa Maria, no nie? Okej. No i dużo osób właśnie mówi, że nie ma tych właśnie dodatków i tak dalej, ale ludzie, czy zobaczcie, czy wyjeżdżacie, najpierw zobaczcie teraz, jak jest ta mapa większa, ile tutaj trzeba przyjechać po tej normalnej, podstawowej mapie, by móc wszystko odkryć, się nacieszyć tymi widokami, które są obalone, są brzydkie i zajrzycie, nie da mi to spokoju i za tydzień albo za dwa, nie wiem, raczej za dwa. I albo pojedziemy ze Santa Maria do Santa Cruz, albo jeszcze ponownie z Santa Cruz do Santa Maria, tylko ja tam włączę już wtedy normalne, takie jakie powinny być ustawienia graficzne dla mnie, czyli włączyć tę trawę, albo ona jakaś, albo też otoczenie było fajniejsze, bo tam jakby, bo tak, jak jedno to takie surowe jest, nie jest to takie żywiołowe, takie, nie są po prostu takie super fajne i to mi to nie bardzo odpowiada, więc co tu wiele mówić, to patrzę, czy tutaj jeszcze mam. O, zobaczcie, już w sumie jesteśmy tak naprawdę na miejscu. I teraz zjeżdżamy na autostradę, na drogę stanową numer 101, czy jakoś tak, jeżeli to w ogóle jest droga stanowa. Tak czy siak, zjeżdżamy na 101. Wiecie co, podoba mi się jednak ta struktura, infrastruktura. Meksyk ma tam być chyba podobnie, jeszcze jakieś wiele nowszych modeli, dodatków i tak dalej. A teraz chyba wyszedł nowy paid job dla ATS-a i ATS-a. Nie wiem jaki, nie bardzo tam się zgłębiałem, ale wiem, że jakiś chyba jest. No jak tu ładnie, nie no, słuchajcie, Santa Maria, jak to pięknie. Pięknie tu jest. Bardzo pięknie. Boże, ten odcinek w sumie będzie taki trochę flaki z olejem, no. No bo ja tylko się zachwycam jak żaba okresem, no zaraz zachwycę, przeżywam. Albo no, może tylko przeżywa się zachwycać z tymi widokami, no. To gdzieś świeci, tak jest, kurde, ale ładnie jest, nie wydajcie. Na mnie się podoba tutaj właśnie w tych okrojonych, właśnie tutaj powinna być po bokach taka trawa, a nie jakieś tylko takie maźnięcie jak w pęcie. Ale dobra, tak. I już będziemy zaraz spakować i zaraz będzie już koniec w sumie tego odcinka, więc w sumie dobrze.
Dojechaliśmy do Santa Maria. Udało się. Teraz będzie ciekawie z parkowaniem. To jest jakaś fajna spedycja, więc idziemy. Będę miał, na ten odcinek będzie strasznie dużo do wyboru, więc super, no nie? I też się cieszę. Cieszę się, no nie tak jak ja. Albo i nie. Dobra. Tutaj jest zielone, ej. Nie, jeszcze dalej. A nie, bo to Walter, to ja potrzebuję. Jest Serglut, jak się jakoś tak nie pamiętam. To od tutaj musimy wyjechać. Gdzie my musimy wyjechać? Hello. A, tu, okej. Okej, ja. Ojej, ojej. I chyba wszystko, co chciałem wam tak naprawdę powiedzieć, bo też chciałbym wam. Chciałbym nagrać odcinek z multiplayera, aby tam wam powiedzieć, jakie plany na multiplayera mają twórcy samego multiplayera, bo są dosyć zaskakujące i ja ich się nie mogę doczekać, ale to później. Dobra, Sell Goods, czyli dobrze mówiłem, to tu. Okej, a wjeżdżajmy. Teraz czas zaparkować się zaczyna. Gdzie by tu ją można zaparkować? Weźmy co nam szkodzi. O! O! Niechcący gierczy z małym, bo przy F jest i kur. Okej, czekajcie, teraz trzeba podumać. A, to aż tam, okej. Gdzie indziej mogłoby być. Jej. Jejciu, mam trochę plany, żeby zmienić sobie tutaj tą. Zmienić sobie trochę sposób nagrywania tego w tej serii, ale nie wiem jeszcze. Nie wiem kiedy to zacznę. Właśnie. Kiedy zacznę. Coś, ten mój pomysł wkraczać, włączać i tak dalej, ale na razie się jest. Ciepło, chyba gdzieś zacznę zaraz obcierać, albo i nie. Teraz trzeba tylko ładnie tak podjechać. O, tutaj i o. No zaczął ten mi się. Okej. Okay. Teraz jeszcze raz, tak ładnie teraz. Trzeba to wyrównać. Chodźcie, spróbujmy tu nam stereczka. Tadam! No jest dobrze, no nie? Powiedzcie, że jest dobrze. Jest dobrze, jest cudownie. Chociaż troszeczkę może podjedźmy. Nie, trochę za mocno podjechaliśmy. A, no tak, więc zaczęło. O, dobra. Okej, ja. To klik. Klik. Okej, dajmy tą naczepę, bo tutaj już się wali. O!
O. I tak powinno być. To nic, że jest walnowym znak, ale jest perfekcyjnie i tak powinno być. No. Cudownie. Jestem dumny. Okej. Dobra, słuchajcie, czekajcie. O. Przygłośnijmy muzyczkę. Może nie za mocno. O tak. I cóż. Będzie już tak naprawdę koniec. Kurde, 30 minut, więc... Ojejciu. Dobrze. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że wytrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że znaleźliście radę. Mam nadzieję, że was zaciekawił ten odcinek i że zobaczymy się na tym odcinku. Zapraszam was oczywiście do opisu. Tam znajdziecie oczywiście mi Facebook. Dzisiaj nowy post był, więc... Dziś, czyli 11 lutego, a tak. I tak zapraszam, no właśnie tam dużo rzeczy, dużo nowości, filmy i tak dalej. Przekazuję nowe. Oczywiście nazwę na miejscówki znajdziecie, piosenki użyte w tym odcinku i wiele, wiele innych. Zobaczcie, się przekonacie. Zapraszam was oczywiście do kart, tam będzie poprzedni, następny odcinek oraz cała seria, albo jakieś inne dowolne dodatkowe linki, ale raczej nie ma w tym odcinku żadnych takich potrzeby, więc żadnych się tam nie będzie. I to chyba będzie wszystko, co chciałbym przekazać. Dziękuję bardzo wam za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło, szerokości i przyczepności na tych naszych drogach cudownych. Mam nadzieję, że przekonam was chociaż kiedyś, chociaż raz do ATS-a, więc... Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Pa, pa.